Uniwersytet włączył się w debatę nad nowelizacją dwóch ważnych dla środowiska akademickiego ustaw. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Nową ustawą zajmuje się w tej chwili Senat. Środowisko związkowe i akademickie jest żywotnie zainteresowane pewnymi zmianami, które dotyczą w szczególności kariery naukowej pracowników i w związku z tym zorganizowaliśmy debatę, żeby zapoznać pracowników uczelni ze zmianami, które będą ich dotyczyć. Zaprosiliśmy parlamentarzystów, zaprosiliśmy także przedstawicieli Solidarności i ZNP, którzy uczestniczyli w pracach nad projektem tych ustaw i liczymy, że środowisko akademickie zechce włączyć się do debaty nad tymi ustawami. Ustawa wzbudza wiele kontrowersji zarówno w środowisku akademickim, jak i związkowym. My z własnej inicjatywy, tu środowisko kortowskie, również włączyliśmy się w akcję wysyłania właśnie apeli i listów. Wiemy także o dużej inicjatywie środowiska toruńskiego i także olsztyńskiego z grupy adiunktów i asystentów. Stworzyła się taka grupa nacisku poprzez oczywiście pisanie petycji, w tym i do marszałka Schetyny. Konsultacje do nowelizacji ustawy trwały blisko 3 lata. Wśród parlamentarzystów jest wielu pracowników nauki, w tym także z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z wielu założeń w trakcie się wycofaliśmy. O tak jest na przykład, jeśli chodzi o habilitację. Byłem z gorącym orędownikiem jej zniesienia, bo uważam, że to jest hamulec, jeśli chodzi o rozwój, dopływ świeżej krwi i nowych idei. No ale mogę powiedzieć tak, że wewnętrznie w Platformie wobec tego, w tej rządzącej ekipie pewne spory przegraliśmy. No tak jest w tym przypadku. Ale generalnie uważam, że to pożyteczna ustawa, mimo tych mankamentów i sporów. Uniwersytecka debata rozpoczęła dopiero dyskusję nad kształtem szkolnictwa wyższego. To jest pewien ciąg zdarzeń, który Państwo teraz obserwujecie, ta dzisiejsza debata. Ona, myślę, że nie zamyka naszego głosu w debacie jeszcze nad możliwościami zmian, ponieważ wiemy, że w tej chwili projekt ustawy jest w rękach Senatu.